Jacy są, o czym myślą, co wiedzą o życiu, jakie są ich pasje, gdzie widzą się w przyszłości, to młodzi Opolanie będą bohaterami tego cyklu. Miałeś kiedyś taki moment, jak byłeś mały, że bałeś się wody? Czasem często dzieci tak mają, że wody się boją. Ja od małego zawsze byłem przyzwyczajony, byłem do wody, bardziej bym powiedział. Rodzice zabierali mnie na różne jeziora, nad basen. A bracia cię nie wrzucali do wody? Oj, wrzucali, ale to raczej tak w formie zabawy i się czułem zawsze przy nich bezpiecznie, więc nigdy z tą wodą nie miałem jakichś złych wspomnień. A wręcz przeciwnie, zawsze pamiętałem te miejsca jako no, dobre po prostu wspomnienia. Miałem z tym dużo zabawy, świetne wspomnienia. No, i ta woda jest swoim żywiołem do teraz tak naprawdę, prawda? No kurczę, praktycznie połowa mojego życia mi tak naprawdę towarzyszy woda. Basen, zabawa z nią, niej. No po prostu... No, na pewno to jest zdecydowanie. Słuszny żywioł. Tylko dobrze cię zabrałem na wodę? Tak? To jest... Trochę inaczej. No zdecydowanie trochę inaczej. Zazwyczaj to jestem ja w wodzie, a nie na kajaku, który po prostu płynie przed nami, który muszę bajajem machać. Patryk Podgórski, uczeń klasy drugiej matematycznej, pierwszego liceum ogólnokształcącego w Opolu. Dzisiaj gościem nowego pokolenia. Z Patrykiem będziemy rozmawiać o jego nastoletnim życiu, o jego pasji, bo ta pasja, jak już Państwo wiedzą, związana jest właśnie z wodą, z byciem na wodzie. Ale wychowywałeś się, mając dużo starszych braci pod bokiem. To jak to jest? Czy wtedy często trzeba dostawałeś pstryczka? Oj, pomiędzy nami była naprawdę dość spora różnica wieku, więc jakby już moi bracia się nie przejmowali tym, że są o wiele młodszy, wręcz na odwrót, właśnie bardziej służyli pomocną ręką zawsze w jakichś problemach. Jak gdzieś jakieś problemy w szkole były, czy czegoś mi po prostu brakowało, czy się umiałem załatwić, to zawsze pomagali. Nie było problemu, jak koledzy tacyś mieli ewentualnie jakiś problem, jak to się mówi. To zdecydowanie by nie było problemu. Ja bym się nie... To zanim powiemy o twojej pasji, to chciałem cię zapytać właśnie o to, skąd ten wybór i klasy matematycznej, wybór szkoły, czy to jest tak, że od początku miałeś takie inklinacje do matematyki, czy może wręcz przeciwnie, to nagle przyszło z czasem? Tak naprawdę jak już byłem mały, to od początku matematyka mi się podobała. Jestem w klasie oczywiście jak matematyczny, jak pan wspomniał. I bardzo chciałem rozwijać tę pasję, pomimo iż też treningi miałem pływania, to można powiedzieć, że matematyka zawsze mi służyła. Dobre oceny z tego miałem, w konkursach różnych brałem udział. A kto cię nakłaniał do tej matematyki? Ktoś cię nakłaniał? Od małego tak jak byłem, to babcia bardzo, która była również nauczycielką, bardzo chciała zawsze mnie nauczyć czegoś nawet na siłę. I właśnie padało głównie na jakieś nauki matematyki, cyferek, dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. I bardzo mnie to, można powiedzieć, już wtedy zaraziło, że mi się to spodobało. Jakieś zagadki logiczne, łamigłówki. No i po prostu to w końcu się przerosło w coś większego, że również z tego, można powiedzieć, osiągałem sukcesy. No to fajne, to oznacza, że co, byłeś takim dzieciakiem, maniakiem gier komputerowych, czegoś takiego. Starsi bracia, no na pewno też co, przy komputerach siedzieli nieraz. Tak, oczywiście. W wolnym czasie bardzo lubiłem spędzać, w szczególności jak byłem młodszy, przy komputerze grając. Teraz oczywiście też nadal, ale jednak tego czasu jest już coraz mniej ze względu na naukę, pasję, szkołę, wszystko. No to już troszeczkę tego coraz mniej jest czasu, więc jakby to odchodzi na drugi plan zdecydowanie. No ale zawsze coś tam się znajdzie, więc zawsze chętnie sobie troszeczkę. A jesteś taki syn mamusi czy tatusia? Jak to jest po dwóch braciach? Czy to tak, że jak rodzice podchodzą do twoich pasji, twoich zainteresowań, twojej nauki? Bo jesteś uczniem zdolnym, bo ta matematyka także jest dla ciebie czymś ważnym, bo i w niej osiągasz już w tej chwili sukcesy takie na poziomie olimpiad właśnie naukowych. No zdecydowanie. Jestem bardziej mamin synkiem, aniżeli tatusia, ale jakby to powiedzieć... Mama jeździ na zawody z tobą? Pamiętam, jak byłem mały, to obiecała mi, że na wszystkie zawody będzie ze mną jeździła z pływania. Co prawda już teraz troszeczkę to się zmieniło z wiekiem, ale jak byłem młodszy, no to naprawdę, dosłownie na wszystkich zawodach. Choćbym nawet miała wziąć urlop w pracy, to zawsze pojechała, żeby tylko po prostu mi wspomóc, dopomóc w tym momencie, żeby się nie stresowała ani nic. Więc naprawdę była tym przejęta. Co prawda teraz już, no troszeczkę mniej czasu, jak mówiłem, rano wychodzę z domu, wracam wieczorem, no to... Wiadomo, zawsze mi chce jakoś pomóc, w jakikolwiek sposób, nawet jeśli po prostu przy mnie nie może być, to czy dobrym słowem dopomóc, czy nawet dobrym obiadem zrobimy, to jest i tak już dla mnie dużo. Słuchaj, wracając do tej matematyki i sukcesów, bo interesuje cię ta logika matematyczna tak naprawdę. Tak, zdecydowanie najbardziej mnie taka, można powiedzieć, logiczne myślenie w tej matematyce najbardziej interesuje, bo takie czyste uczenie się jakiś różnych twierdzeń, takich formułek, tego wszystkiego, to już mi się mniej podoba. Bardziej wolę, jak wszystko leci z logicznego myślenia i można to samemu, jakby, no, żeby wydedukować i sobie samemu coś zauważyć.
I to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Tak samo właśnie w tych olimpiadach, jak pan wspomniał, co miałem wyniki, to są olimpiady, do których się ciężko przygotować, jakby można powiedzieć, naukowo, że czegoś się nauczyć, ponieważ to jest bardzo losowe, co się dostanie na tych olimpiadach, bo to są języki, których się nie używa w tych czasach, a trzeba jednak tłumaczenia samemu jakoś wywnioskować z tego, co jest napisane. Programujesz? Tak, mam klasy, w których mamy, która ma również jakby kierunek takich podstaw programowania. I też nie mam co ukrywać, bardzo mi się to podoba, bo to też jest w pewnym sensie forma logicznego myślenia i takich zagadek, ponieważ wykonanie jakiegoś programu, które ma obliczać jakieś różne rzeczy, to naprawdę mi się od razu też spodobało. Mhm. No ponieważ no, to też jakby w formie jakiejś zabawy, a po drugie to także wizja na moją przyszłość. Jednakże teraz, nie ma co ukrywać, bardzo dużo u mnie było takich zmian, że a może jakaś robotyka, a może jakieś programowanie i ostatecznie naprawdę mam zagwozdkę, ale raczej celuję w to programowanie teraz, mi się wydaje. Słuchaj, to w tym programie mówimy o Was jako tej nowej generacji, tej, która będzie tworzyć tę przyszłość także i w Opolu, bo zanim przejdziemy do tego głównego Twojego zajęcia, codziennego tego uporu, bo to przecież taki musi być, to jakie Ty masz takie przesłanie swojego pokolenia? Jak Ty je widzisz jako swoje pokolenie, kolegów, koleżanki, siebie? No generalnie może bardziej powiem od drugiej strony, mianowicie jak mi się wydaje, że nas inne osoby widzą, a konkretnie jakieś są różne starsze, wydaje mi się, że nas widzą bardzo stereotypowo, że teraz jesteśmy pokoleniem internetu i że bez tego tak naprawdę byśmy nie byli w stanie żyć. A to też tak nie do końca jest, bo to nie jest tak, że my tylko i wyłącznie ze sobą piszemy i żyjemy tylko w tym wirtualnym świecie. Spotykamy się, imprezujemy, bawimy się dobrze, tak jak oni za swoich, można powiedzieć, lat, młodości. Mm-hmm. No i wydaje mi się, że to naprawdę jest zbyt mocno takie stereotypowe patrzenie na nas. Jak można powiedzieć, a zdecydowanie to tak nie wygląda. Słuchaj, no i teraz ta ostatnia część naszej rozmowy. Jesteśmy dzisiaj, proszę Państwa, na wodzie z tego prostego powodu, bo Patryk to jest osoba, która 10 lat zaraz będzie? Jak, no już prawie 10 lat. Jak jesteś ściana, ściana? Tak, to już prawie 10 lat. Dla mnie to jest niesamowity sport, dlatego że spędzanie godzin na basenie, śrubowanie rekordów o tysięczną sekundy, bo mówimy o pływaniu. Skąd się to pływanie wzięło w Tobie tak naprawdę? No tak jak już Pan na początku pytał, czy się bałem wody i od początku też mówiłem wtedy, że czułem po prostu radość w wodzie, że były fajne wspomnienia. No to i w końcu też nadszedł czas, że się zapisałem do szkółki pływackiej, a że mi się to coraz bardziej podobało, coraz bardziej jakby chciałem rozwijać moje, można już powiedzieć, talenty jakieś po prostu zainteresowania, no to w końcu trafiłem też do klubu sportowego, gdzie zacząłem odnosić powoli wyniki. No ale czemu nie wybrałeś piłki, czemu nie wybrałeś nawet szermierki, a pływanie? Szczerze? Nie mam pojęcia. To chyba głównie właśnie przez to, że tej szkółce pływackiej już wtedy pokochałem wodę i po prostu chciałem w tym zostać. I nawet jakoś inne sporty mnie totalnie nawet nie interesowały, tylko w 100% po prostu ta woda, treningi i się do tego przygotowywanie. To ile godzin rzeczywiście, to już nawet nie dziennie, ale miesięcznie, gdybyś miał policzyć, to jest dzień w dzień, 7 dni w tygodniu. Czy jest taki odpoczynek, masz w ogóle czas na inne życie? Bo wstajesz bardzo wcześnie rano i wracasz tak naprawdę do domu, kiedy już inni twoi koledzy dawno śpią albo grają w jakąś sympatyczną grę komputerową. No, to można powiedzieć, że to jest dość ciężko, no bo można powiedzieć, dziennie to rano wstaję o 5, jadę na basen, no i tak naprawdę dopiero w domu zawitam około godziny 19.30 czy też 20. Wow. Ale nie powiem. Nie mówisz sobie, mam dość? Czasami przychodzą takie myśli, jak się rano trzeba wstać o tej 5, kurczę, któryś dzień z rzędu już się zmęczonym, ale jednak no to jest zupełnie inna bajka i to ciągnie niesamowicie do tej wody. No i też oczywiście wsparcie z różnych stron, a mianowicie na przykład ze szkoły. Pani dyrektor niesamowicie nas wspiera jako pływaków, bo nie tylko ja chodzę do L1 i z pływaków. I naprawdę, jeśli chodzi o jakieś udogodnienia w stylu, że jakiś ułożony plan lekcji, żebyśmy mieli trochę lżej, czy jeżeli mamy jakieś zgrupowania czy obozy, to też żebyśmy mieli trochę spokoju z tymi sprawdzianami, coś w tym stylu, żebyśmy mogli trochę później napisać, też naprawdę super sprawa. Ale sam wiesz, że no nie, tutaj w szkole też nie ma miejsca na obijanie się, prawda? Oczywiście, tak. Ale to też, to nie mówię o tym, że się obijamy, czy coś w tym stylu, tylko po prostu, że mamy... To fajnie jest mieć nie taką świadomość, nakłada nam się kolejny wiesz? Stres po prostu jakiś, że szkoła, musimy jak najszybciej wszystko w ogóle... Pierwsze elo, wybrałeś świadomie jedynkę i wiesz, że to był taki dobry wybór dzisiaj, bo przecież za rok już piszesz maturę. No tak i powiem zupełnie szczerze, to nie widzę po prostu nawet jakiegoś innego wyboru teraz. Mianowicie, no naprawdę, te udogodnienia, które pani dyrektor daje, to jest super sprawa. No i oczywiście
Także nauczyciele, przykładowo nauczyciele z matematyki też niesamowicie. W życiu w jakimś gimnazjum czy podstawówce no, nie byłem tak dobrze przygotowany do olimpiad jakichś matematycznych, czy tudzież jakichś innych konkursów, a w liceum to nie dość, że po prostu jest okoliczność, żeby brać w takich udział w rzeczach, to jeszcze naprawdę jesteśmy świetnie przygotowani przez nauczycieli. Mm-hmm. No i te olimpijskie sukcesy przyszły, tak? Bo zadowolony jesteś z tych startów właśnie, jeśli chodzi o te olimpiady. No bo tak jak mówimy, ta logika matematyczna to niezwykle trudna rzecz. Co się robi na takiej olimpiadzie? Jak zawsze podaję na przykładzie, to dostajemy przeważnie jakiś język, dokładnie parę zdań, albo kilkanaście, kilkadziesiąt nawet zdań, w jakimś losowym języku, po prostu, który już nie jest na co dzień używany. Mhm. I obok są, załóżmy, jakieś różne tłumaczenia polskie, ale są jakoś one między sobą związane, że jest jakieś słowo, które się powtarza i po prostu trzeba, no dosłownie na logiczne myślenie, zacząć je porównywać ze sobą i znaleźć jakąś cechę wspólną i rozpracować cały ten język, czyli że jak układa się zdania, w jaki sposób je się buduje, co dane słowa znaczą. No i potem są pytania o zasady, jakieś przetłumaczyć zdanie na tamten język, który jest podany, coś na polski, dopasować te tłumaczenia. No i w sumie to jest cała olimpiada, tylko na tym polega. Więc nie chcesz w wywiadzie pracować? Nie, w wywiadzie chyba niezbyt bym chciał pracować. Szyfry, kryminały, agenci, James Bond, paru innych jeszcze, co? Nie wyobrażałeś siebie w takiej roli? Kiedyś, no może, ale jakoś tak nie, raczej wolałbym spokojniejsze, jakby to powiedzieć, życie. Jak programowanie, tak sobie siedzieć spokojnie, to mi się bardziej chyba podoba. To sposób. Na koniec zapytam cię, tak jak i twoich poprzedników. Jakie jest takie twoje przesłanie dla twojego pokolenia, bo zawsze mówimy o tym, że to wy, młodzi Opolanie, będziecie prowadzić nas, później już bardzo, bardzo dorosłych, w tę nową przestrzeń, w nową rzeczywistość. Co jest najcenniejsze i co jest najważniejsze i czym ty się kierujesz w życiu? Właściwie to bym najbardziej chyba polecał, żeby oczywiście uprawianie sportu, to jest według mnie niesamowita, bardzo ważna sprawa i też super, naprawdę zajawka dla każdego, mi się wydaje, że każdy coś znajdzie w sporcie dla siebie. Nawet nie musi być jakiś bardzo wyczynowy, nawet jakieś pogranie ze znajomymi na boisku, coś w tym stylu, bo teraz to właśnie, jak mówiłem, bardzo jest to wszystko stereotypowe i tu akurat nie się zgodzę, że to schodzi już trochę w gorszą stronę, a mianowicie, że osoby są coraz mniej jakby, można powiedzieć, ruchliwe, coraz mniej sportu chcą uprawiać, tylko właśnie bardziej na tych komputerach grać, czy tam na telefonach siedzieć. Ten lockdown też wam zaszkodził? No, pod względem właśnie takim, jak teraz powiedziałem, to zdecydowanie tak, bo jednak wszyscy się bardziej rozleniwili, bym powiedział. Ale tak jak wszyscy nagłaśniają, że on niesamowicie, po prostu wszyscy już nie mamy jakiegoś kompletnie kontaktu ze sobą, że z rówieśnikami innymi, to totalnie się z tym nie zgodzę, bo jednak jakieś różne formy komunikacji między nami, nie tylko pisanie, także rozmawianie, to cały czas było między nami, nawet wręcz bym powiedział, że bardziej, bo tutaj jakieś pytanie o zadanie, tutaj co się dzieje na lekcji nawet, takie głupie pytanie, to naprawdę nie było problemu, żebyśmy jakoś zatracili kontakt i totalnie nie wiedzieli, z kim się spotykamy teraz po powrocie. To na koniec tak luźno zapytam, muzyka, film, jakieś inne pasje takie, czy w ogóle masz na nie czas, oglądasz seriale, nie wiem, jakieś inne rzeczy robisz, budujesz domki z kart, szyjesz na szydełku, nie wiem, jest coś jeszcze takiego, czy czym się zajmujesz, takim hobby dodatkowym? Dodatkowym hobby? Szczerze, dużo tego czasu nie mam, ale bardzo lubię czasem sobie chwycić za jakieś zagadki logiczne w stylu kostki, Robika, czy jakieś sudoku, coś w tym stylu. Ale oczywiście inne pasje w stylu oglądanie seriali, filmów, no to też bardzo chętnie sobie wieczorem usiąść, sobie się rozluzować troszeczkę, odpocząć, no to też naprawdę super sprawa. No to co? Popłyniemy jeszcze trochę, co? To troszkę inny ruch niż te twoich rąk w basenie. Ile ci się zdarzyło najwięcej przepłynąć? Tak na koniec zapytam. Podczas jednego treningu dwugodzinnego, który się no wtedy już trochę przeciągnął, no to było 9 km z kawałkiem. Wow! Więc, ale to wspominamy czasy jako już takie najbardziej, największego przygotowania wtedy. I no nie powiem, nie było to zbyt lekka sprawa. Patryk Podgórski, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Opolu, kolejnym gościem nowego pokolenia. Związany z wodą, ale inaczej, bo przede wszystkim w basenie. Dzisiaj na wodnym szlaku naszej Odry. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. No to co, płyniemy? Płyniemy. No to pokażmy, że wiosłowanie też całkiem znośnie nam wychodzi.